Szanowni Państwo, oświadczenia i komunikaty. Bardzo proszę pani Teodozja Maliszewska, a wszystkim Basiom jeszcze raz składamy serdeczne życzenia. Wszystkim Barbaro. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Otóż, żeby tradycji stało się panu zadość. Skarbnikowi dziękujemy. Kochanej, panie skarbniku, jeszcze na sekundę, jak pan został, będę pana prosić o dotację. Basi Nowak, której nie ma z nami, bo jest chorutka, w dniu święta jej patronki życzymy przede wszystkim powrotu do zdrowia. Basiu, sądzę, że ci koledzy przekażą i koleżanki. Wracaj do nas szybko, a z okazji imienin życzymy ci wszystkiego, co najpiękniejsze w życiu. Także tu cały dzień dziś z nami była Basia Mikołajczyk, którą znamy, lubimy, dyrektorka Wydziału Sportu. Też dla Basi Mikołajczyk najlepsze życzenia, a także dla Basi Zięby, która nas cierpliwie znosi, uśmiecha się do nas. Czasami pewnie nas ma po kokardę, ale ponieważ jest dobrze wychowaną, wspaniałą kobietą, to jest miła i sympatyczna jak zawsze. Pani Basiu Zięba, wszystkiego najlepszego. Ale w tygodniu imieniny miał Lesław Fijał. Najpiękniejsze życzenia, z lekka spóźnione, ale się nie zestarzały. Z nieustającą miłością do pana skarbnika, w imieniu Rady, wszystkiego najpiękniejszego, swoim własnym szczególnie. A w piątek, proszę państwa, przypada święto szczególnego patrona. Życzę wszystkim państwu, aby mieli ogromną przyjemność z bycia świętym Mikołajem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pan Stanisław, bardzo proszę, Zięba, potem pan przewodniczący, potem Jurek. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, braku książek, tych co państwu na początku rozdawał Jureczek, a proboszcz, były proboszcz obiecał, że uzupełni i na następną sesję ci państwo, którzy nie otrzymali, będą mogli odebrać sobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący. Szanowni państwo, serdecznie zapraszam na koncert, który będzie organizowany w poniedziałek 9 grudnia w Filharmonii o godzinie 18. Koncert, z którego pieniądze mają być przeznaczone dla Stowarzyszenia Mia-Brora Hansona, naszego honorowego obywatela. Dziękuję wszystkim, którzy złożyli się na cegiełki w tej sprawie i serdecznie zapraszam. I druga kwestia. Przypominam, że za tydzień o godzinie 12 jest uroczysta sesja zwołana w celu wręczenia tytułu honorowego obywatela Krakowa panu profesorowi Stróżewskiemu. Zapraszam państwa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Jerzy. Jeszcze, tu się jeszcze zgłaszają, tu jeszcze Tomek Górnik. Szanowni państwo, co prawda w lipcu 110 lat temu minęła rocznica 110 odwołania Rady Miasta Krakowa. Mówię to dlatego dzisiaj, bo czekałem, czy ta historia się powtórzy, prawda? Ale chyba się nie udało i panu Protorkowi, i niektórym naszym przyjaciółom powtórzyć tej historii. Także jesteśmy nadal i będziemy, myślę, do końca kadencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Tomek Urodowicz, potem Paweł Ścigalski. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam dużą przyjemność powiadomić i poprosić także szanownych państwa o wyrażenie zgody w imieniu społeczności szkolnej, przede wszystkim uczniów Szkoły Podstawowej nr 82 w Nowej Hucie, która złożyła nam ofertę ustrojenia choinek w sali obrad Rady Miasta Krakowa i przygotowania wszystkich ozdób choinkowych na tej sali i tych pomieszczeniach, w których będziemy pracować w okresie świątecznym. Serdecznie proszę państwa o przychylność dla tej inicjatywy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan Paweł Ścigalski.
Szanowni Państwo Radni, chciałem poinformować, że jutrzejsze spotkanie Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza odbędzie się na tym balonie przy Rondzie Grunwaldzkim. Od razu przepraszam, że to się w pewnym sensie nałoży na Komisję Kultury, bo to będzie o godzinie 15. Natomiast chcieliśmy tak zrobić, żebyście Państwo jeszcze coś zobaczyli, bo będziemy wyjeżdżać na górę. Ale zapraszam wszystkich radnych, bo jak ktoś będzie chciał po prostu wyjechać, to będzie taka możliwość. I nie wiem, z Jurkiem będziemy musieli jakoś się zastanowić jutro, bo to będzie 14:45 wyjazd spod urzędu. Więc coś spróbujmy wykombinować może, Jurek. Może by się udało trochę wcześniej przyjść, byśmy to wszystko jakoś przenieść radni, którzy są w jednej i drugiej komisji. Smogowa odleci, ale zapraszam wszystkich radnych. Jak ktoś ma czas o 15, to będziemy balonem wyjeżdżać właśnie na górę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos?